Kongres będzie w kościele świętej Elżbiety przy Inwalidenstrasse. Kościół. On ma tam długości, muszę rzucić okiem na plany. Ale na wysokości 5 metrów plus podłoga. Wygląda, że będzie dobre kilkaset metrów, żeby się rozrysować. Chodzi o to, żeby na kongresie rysunkowym porozumiewać się przede wszystkim rysunkami. Ale można przy okazji też oczywiście używać tradycyjnej formuły, czyli rozmawiać ze sobą. Ale przede wszystkim rysować. Jan, we want to organize kind of a Draftsmen Congress for this evening, kind of a short event, let's say, to try to draw today, this evening, kind of spontaneous one, let's say, ad hoc. Let's say we are trying this spontaneous intervention. Thank you, Jan. See you. Bye. A kogo przewidujesz zaprosić na kongres? Tak, wiesz co? Przewiduję, żeby wszystkich zaprosić. Simple paper, it's actually for theater. Uh-huh. And this is 2 meter wide molding paper. Zresztą przydałoby się też dodać, że kongres przez cały czas trwa. Ma taką, można powiedzieć, niezborną formułę. My im proponujemy, czy też kongresmenom, którzy już tutaj działają w przestrzeni miasta, żeby spróbowali takiej bardziej zorganizowanej wersji, może uporządkowanej. Może to nie jest jeszcze do końca udolne, nie? Ale jest to jakaś próba nadania tym wszystkim aktywnościom, które na każdym kroku widać wokół nas, jakiejś większej czytelności i cywilizowanej formy, takiej bardziej dostojnej. No. Maybe around and also. No? It's very natural. Like, suits you very well. To say welcome, do you want to draw with me? We should have more. It's not. Ah, because it's here, okay. No, it's like kind of. like a breakfast. This cross which will be kind of the first move they ask to do with a cross. For example. Przebywamy na terenie dosyć niezwykłego miasta, gdzie jest po prostu fantastyczne bogactwo kultur, różnorodności, po prostu mieszkańcy wszystkich planet. Chciałbym, żeby kongres rysunkowy był przyczynkiem do takich radosnych, twórczych spotkań, gdzie można rozładować również i dać upust różnym swoim frustracjom, niepokojom.
fantastycznie było obserwować, jak dzieci rysują, jak sobie dają radę. Na przykład na jednej kartce duża grupa dzieci rysuje, jakby respektując, ucząc się respektowania swoich indywidualności. To świetny trening, moim zdaniem, również wiesz, jakby we wszystkich kategoriach wiekowych. Kładziemy akcent na rysowaniu. Może temu towarzyszyć rozmowa, ale nie powinna go zastąpić.